Teresa, odcinek 44. Występują La que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia. Kupiła ją inna pani. Komu ją sprzedałaś? Nie wyglądałabyś w niej tak dobrze jak ja. Ta zdzira zabrała mi suknię. Licz się ze słowami. Nie boję się. Czujesz się ważna, bo złapałaś profesora? Arturo i ja kochamy się. Wyprawimy wesele roku. Zdejmuj moją suknię. Nie zniżaj się do jej poziomu. Masz rację. Wiedziałam, że spotykasz się z De La Barrerą, ale dziwię się, że ci się oświadczył. Przeszkadza pani, że wychodzę za kogoś lepszego od Paulo? Wszystko dzięki pani. Mnie? Nie mam nic wspólnego z tobą i Arturo. Żal mi go. Nie wie, że związałaś się z nim dla pieniędzy. Proszę uważać. Arturo mnie uwielbia. Tak jak ja jego. Hipokrytka. Prowokujesz mojego syna. Ja? To on mnie szuka. Nigdy nie zapomni, że nas pani rozdzieliła. Kłamczucha. Przez panią Paulo sięgnął po narkotyki. Córka dostała zdjęcie, na którym się całujemy. Ciekawe, skąd je ma. Dlaczego mnie pytasz? Ciekawe, czyja to sprawka. Wiesz, co to znaczy? Pożegnanie z rozwodem. Nie rób mi tego. Zwłaszcza po rozmowie z moimi rodzicami. Przez jakiś czas będziemy się spotkać tutaj. Nie przychodź do mieszkania. Nie możemy popełnić kolejnego błędu. Nie zrobiłby czegoś takiego. Mam nadzieję, że kiedy się pani przekona, nie będzie za późno. Może spytam Aidę, co o tym sądzi? Aido? Spodobała ci się jakaś? Teresa? Co tu robisz? Wybieram suknię ślubną. Aida i ja bierzemy ślub w podobnym terminie. Co ty kombinujesz? Dlatego się pogodziłyśmy. Uzgodniłyśmy, że lepiej się przyjaźnić, by nikt nie został skrzywdzony.
O czym ty mówisz? Czasem można zranić ludzi, którzy najmniej na to zasługują. Spokojnie, nic złego się nie stanie. Mam nadzieję. Nie pozwolę, by cokolwiek zniszczyło szczęście mojej córki. Nie śmiałabym zepsuć jej ślubu, prawda, Aido? Tak. Przestaniemy sobie dokuczać. Właśnie. A na dowód tego oddam ci suknię. Sama twierdzisz, że mam boskie ciało i we wszystkim świetnie wyglądam. Przebiorę się. Proszę dać tę suknię mojej przyjaciółce. Oddałam jej narzeczonego. Czemu nie mam oddać sukni? Kretynka. Nie sądziłem, że otrzymamy taką odpowiedź. Nie możemy zawieść ludzi. Udowodnię Teresie, że daleko zajdę. Zrób to dla siebie. Zrobię to dla niej i dla siebie. Chcę, by zobaczyła mój sukces. Przemawia przez ciebie duma. Wciąż kocham Teresę. Dzisiaj o mało jej nie pocałowałem. Zastanów się, jest zaręczona, narobi się jej kłopotów. Gdyby nie wszedł Pablito, nie opanowałbym się. Źle ze mną? Nie. To niesamowite, gdy ktoś tak mocno kogoś kocha. Teresa kocha mnie tak samo, choć temu zaprzecza. Nareszcie mogę cię całować. Też się cieszę, ale uważajmy, bo chrzestna jeszcze nie przyjechała. Tym lepiej. Kiedy wybrałyśmy kościół, poszłam przymierzać suknie ślubne. Spodobała ci się jakaś? Tak. Spotkałam Aidę. Spodobała jej się ta sama suknia, co mnie. Oddałam ją jej. Jesteś bardzo szlachetna. W końcu jest wiele sukni. Przymierzałam różne modele, ale najbardziej odpowiada mi Vera Wang. Kto to? Projektantka bardzo ceniona w Europie. Zabiłabym, żeby mieć jedną z jej sukni. Poważnie? Nie musisz nikogo zabijać. Zamów bez względu na cenę. Naprawdę mogę? Tak. Dziękuję. Dlatego tak bardzo cię kocham. I zawsze będę kochać. Juanita, przypomniałaś sobie o mnie. Chwileczkę. Wpadłam do domu po żurnale, które zostawiłam. To doskonały pretekst, żeby się ze mną pożegnać. Nie mam czasu na wygłupie. Chcę uszyć Teresie suknię, ale wczoraj zapomniałam magazynów. Wczoraj nie myślałaś głową, tylko sercem. Pora na świętowanie. Z powodu otwarcia przychodni? Nie. Z powodu nas. Szukają pani? Trzeba poprawić suknię, to bardzo pilne. Mam robotę. Nie biorę narkotyków. Kto ci powiedział? Nie kłam. Myślisz, że nie widzę? Nieprawda. Kto ci powiedział? Dosyć. To poważna sprawa. Dlaczego to robisz? Nie biorę.
Jak ty się do mnie odzywasz? Późno wracasz, jesteś nerwowy. Przez ciebie ja idę. Tak na mnie naciskacie, że nie wytrzymuję. Nie biorę narkotyków. Nie jestem głupi, jasne? Spójrz mi w oczy. Patrz. Widzisz tu prochy? Sprawdź. Przeszukaj mój pokój, samochód, dom Aidy. Będę cię miała na oku. Jeśli chciałaś się przekonać, czy masz o mamy, udało ci się. Podobają ci się? Tak. Fernando? Miło cię widzieć. Ciebie też. Poznaj Luisa de la Barrera. Luisa nie była moją pracownicą, tylko przyjaciółką. A od dziś jest moją dziewczyną. Jest mi hermosísima novia. Tu novia? Dziewczyną? Gratulacje. To coś pilnego, wybacz. Nie łudź się. Dzięki za radę. Będziesz mi wdzięczna. Nie wyobrażasz sobie, jak długa jest lista kobiet Fernanda. Mam bogatą wyobraźnię. Nie licz, że za niego wyjdziesz. Fernando nie wie, co to oddanie. Będziesz cierpieć. To egzemplarze mojej pracy magisterskiej. Gratulacje. Na pewno otrzymasz wyróżnienie. Rodzicom, siostrze Rosicie, chrzestnej Juanie i miłości mojego życia. Bardzo mi przykro. Chciałam wpisać twoje imię, ale domyślasz się, nie mogłam. Nieważne. Wiem, że chodzi o mnie. Tak. Choć pragnęłam wpisać imię mężczyzny, którego kocham nad życie. To wielki sukces. Jesteś stworzony do tego projektu. Żeby wszyscy myśleli jak pan. Na pewno. Wspomniałem ci o wywiadzie? Tak, do magazynu medycznego? Nie. To pismo dla kobiet. Ma dział o nieznanych bohaterach. Zaproponowałem im, by się z tobą skontaktowali. Daleko zajdziesz. Źle z tobą. Bierzesz coraz więcej. Co z tego? Płacę, a ty mi dajesz. Ostrzegałem cię. Dla mnie to lepiej. Ale nie przesadzaj. Nie chcę zostać bez najlepszego klienta. 4? Łasuch. Fito. Fito.
Znasz kogoś w moim wieku, czystego, kto potrzebuje forsy? Jak możesz tu pracować? Nie wstyd ci? Muszę zaczekać do końca kontraktu, żeby nie sprawić przykrości Esperansie. Pewnie. Esperansie nie może być przykro, ale twojej córce tak. Zrobiłeś ze mnie pośmiewisko. To uczciwa praca, nie musisz się czuć źle. Natychmiast zrezygnuj. Nie mam innej pracy. Więc nie waż się pokazywać w domu Arturo. Co się tak spieszysz? Ślub Teresy nie jest jutro. Nic się jej nie stanie. Napij się. Nie. Muszę się tym natychmiast zająć. Z radością szyję jej suknię. Tak czy owak mnie opuścisz. Wypijmy, zanim odejdziesz. Za suknię panny młodej. Nie. Proszę, jeden kieliszek. W przychodni nikt nie otworzył butelki. Zrezygnuj. To upokarzające. Co powiedzą znajomi mojego narzeczonego, jeśli się dowiedzą? Dosyć. Nie mów tak do ojca. Nie wtrącaj się. Nie kłóćcie się. Później porozmawiamy. Wracam do pracy. Dlaczego się mieszasz? Interesuje się wszystkim, co dotyczy ciebie. Nic nie rozumiesz. Byłeś pierwszym i jedynym mężczyzną w moim życiu. Myślisz, że o tym zapomnę? Nie. I dlatego nie możesz należeć do nikogo innego. Jesteś moją Teresą. Chcę cię wymazać z pamięci. Dlaczego mi to utrudniasz? Widzisz różowe słonie? Nie przyszły. Ostatni kieliszek i idziemy. Tylko dokończę. Ja do Garibaldiego, ty do sukni Teresy. Ale to już ostatni. Tak. Piję za ciebie. Nie ma wspanialszej kobiety na świecie. Dotknij mnie, a mnie zdobędziesz. Dotykam. Nie, to szło inaczej. Zgoda. Dzisiaj mnie zgub. Jego córce przysłali nasze zdjęcie. Sądzisz, że ono istnieje? A może to kolejne kłamstwo Rubena, żeby odroczyć rozwód? Nie wiem, co myśleć. Staw czoło jego żonie. Nie mogę. Dlaczego? Jeśli cię kocha i postanowił się rozwieść, dlaczego cię ukrywa? Dlaczego unika twojej rodziny? Mówi, że nigdy nie zdobędzie rozwodu. Od lat cię ostrzegałam. Wybacz, ale to nie jest miłość. Dzięki temu uregulujemy sytuację finansową?
Całkowicie. Jakby nasze firmy zaczynały od zera. Co mam zrobić? Podpisz ten dokument. Nie będziesz musiała się już niczym przejmować. Dziękuję. I tu madrina? Twoja chrzestna z nami nie zje? Pani nie wróciła na noc. Miała się opiekować moją mamą. Było bardzo późno. Nie wspomniałaś, że jesteśmy sami. To była zbyt wielka pokusa. Rozmawiałam z mamą. Chce mnie wdrożyć w swoje interesy. Dzisiaj się tym zajmę. Skąd ten pośpiech? Możesz to zrobić po podróży poślubnej. Przykro mi, po tym, co się stało, nie ufam ci. Wytłumacz mi prowadzenie interesów, kiedyś je przejmę. Czego chcesz? Dlaczego powiedziałaś matce, że biorę prochy? Puszczaj. Odpowiadaj. Puść ją. Wynoś się. Zostaw ją w spokoju. Co robisz? Powiedziałaś, że jestem jedynym mężczyzną twojego życia. Nasza miłość wszystko pokona. Nie utrudniaj. Podjęłam decyzję. Widzę, że się wahasz. Czujesz to samo, co ja. Zrozum. Już postanowiłam. Otwórz. Madrina! Otwieraj. Idę. Obudź się. Teresa przyszła. Ani się waż wychodzić z pokoju. Idę. Nie mogłeś się powstrzymać? Wiem, że mnie kocha. Zaczekam, póki nie otrzeźwieje. Nasza miłość jest silniejsza od wszystkiego. Nie łudź się. Wiem, że ci przykro, ale lepiej to zakończyć. Przeżyłaś coś takiego? Dlaczego płaczesz? Rozumiesz, o czym mówię. Rodzice uczyli mnie walczyć o to, co kocham. Nie poddam się. Dokonała wyboru, nie rozumiesz? Ocknij się. Chcesz wiedzieć, dlaczego płakałam?
Nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Nie widzisz, że ja... Co? Czego nie widzę? Nie chcę, żebyś cierpiał. Miałeś się jej wyrzec. Skoro cię nie kocha, po co się upierasz? Zostaw ją w spokoju. Kocha mnie. Musi zrozumieć, że popełnia błąd i zapomnieć o ambicji. Mylisz się. Teresa kocha Arturo. Nie zerwie zaręczyn. Nie. Kocha mnie. I będę to udowadniał, póki nie zrozumie. Teresa, co ci się stało? Dlaczego nie wróciłaś na noc? Siedziałam tu do późna. Pewna dziewczyna wychodzi za mąż. Musiałam dokończyć jej suknię. Nawet niczego nie pozbierałam. Szycie ręczne długo trwa. Skończyłam późno i nie chciałam przeszkadzać. Ale ufam ci. Byłaś grzeczna? Oczywiście. Co to? Co? A to? Panna młoda była zdenerwowana i wypiła kieliszek. Widzę dwa kieliszki. Jej mama była jeszcze bardziej zdenerwowana. Trzeba ją było widzieć. Twój egzemplarz. Moim rodzicom, siostrze Rosicie, chrzestnej Juanie. Zadedykowałaś mi pracę. Dziękuję. Bez ciebie nigdy nie skończyłabym studiów. Mamie też przyniosłam kopię. Nie wiedziałam, że jesteś. Dlaczego się nie przywitałaś? Przyniosłam wam moją pracę. Wypadła mi, kiedy przyszłam. Moja córka sprawdza z księgowym interesy Majry. Odkryje coś? Nie, nie zorientuje się. Ale na razie nie wyciągnę więcej pieniędzy na projekt Nautilus. A ja chyba z niego zrezygnuję. Żartujesz? Możemy zyskać miliony. Nie będę ci pomagać w interesach, żebyś potem pieniądze Majry wydawał na Esperance, a nie na mnie. Widziałam zdjęcie, które dostała Aida. Moim rodzicom, siostrze Rosicie, chrzestnej Juanie i miłości mojego życia. Wypadła mi z ręki. Ta kopia jest dla mnie. Kiedy zaczynałaś studia, powiedziałaś, że zadedykujesz mi pracę. Mylisz się. Oboje wiemy, jak jest. To mój egzemplarz. Nie zrezygnuję. Znów możemy być szczęśliwi i zakochani. Por favor,
Nie upieraj się. Tylko siebie krzywdzisz. Nie. Póki nie wyjdziesz za mąż, będzie jak dawniej. Kochamy się i nic z tego nie zmieni. Nie powinienem był cię okłamywać. Po co mam się wiązać z kłopotliwą dziewczyną, jeśli mogę mieć kogoś lepszego? Myślałem o tym, co nas łączyło. Jesteś niezapomnianą kobietą. Eso ya lo sé. Wiem. Mam nadzieję, że mówisz prawdę. Bo jedyną kobietą, z którą mogłabym się tobą dzielić, jest Mayra. Aida bardzo przeżyła to zdjęcie. Nie chcę komplikować spraw. Zaczekajmy. Zawsze znajdowałeś sposób, by robić to, co chcesz. Jeśli zależy ci na projekcie Playa Coral, poszukaj wspólnika. Nie traćmy czasu. Ay, comadre. Estoy tan orgullosa. Jestem dumna z Teresy. Powinnaś się też cieszyć z jej ślubu. Przyszłam ci oddać magazyny. Odłożę je w sypialni. Nie. Nie dźwigaj. Zaniosę je. Pomogę ci. Co z moim egzemplarzem pracy? Gdzieś mi wypadł. Później przyniosę drugi. Poszukajmy go. Nie, nic się nie stało. Tylko nie myśl, że cię nie kocham. Prawda? No! Co ci jest? Nic. Mamy problem. Kiedy kobiety mówią nic, to coś poważnego. Nie ufasz mi? Nie o to chodzi. Tamta kobieta ostrzegła mnie, żebym się pozbyła złudzeń. Trzeba mi było powiedzieć wczoraj. Co jeszcze mówiła? Że się nie zaręczysz. Nie mogę na nią wpłynąć. Sama musisz sobie radzić. Wiem, że moja przeszłość źle o mnie świadczy, ale jestem gotów na wszystko. Masz rację. Postanowiliśmy spróbować. Ale czuję się niepewnie i potrzebuję twojej pomocy. Wystarczy, jak powiem, że wczoraj przed snem myślałem cały czas o tobie? Chciałem otworzyć dzielące nas drzwi, domyślam się. To nie to, co myślisz. Nie chodzi tylko o pociąg fizyczny. Pragnąłem z tobą rozmawiać, słuchać muzyki i robić cokolwiek, byle razem. Do zobaczenia. Dziękuję za magazyny. Nie potrzebuję wyjaśnienia. Jedno pociągnęło drugie. Zamknij się. Twoja mama wyszła, ale... Mówiłem Teresie... Sama z nią porozmawiam. I ty pytasz mnie o dobre zachowanie?
Arturo, pasa, por favor. Arturo, wejdź. Siéntate. Siadaj. ¿Y qué puedo hacer? Czym mogę służyć? Jeden z moich klientów przeprowadza się do Las Vegas. Trzeba się zająć jego majątkiem. Oczywiście. Właśnie miałem do ciebie dzwonić. Wchodzę do projektu Nautilus w Cancun i mam do ciebie pytanie. Prawne? Finansowe. Szukam wspólnika. Masz ochotę się przyłączyć? Nie wiem, jak to się stało. Wiesz, przesadziliście z piciem. Muszę ci wszystko powiedzieć. Na siedząco. Kiedy z tobą zamieszkałam, zrozumiałam, jak bardzo brakuje mi mojego mariachi. Czułam się samotna. Mogłaś wybrać innego. Dlaczego on? Jest przystojny. Poza tym ty jesteś młoda. Możesz przebierać w kawalerach. W moim wieku mężczyźni nie spadają z nieba. Cuthberto, mimo swoich ograniczeń, naprawdę mnie kocha i chce się ze mną ożenić. Popełnisz ogromny błąd. On cię doprowadzi do ruiny. Ty wychodzisz za mąż, układasz sobie życie, a ja... rozczarowałaś mnie. Przykro mi. Lepiej zabiorę rzeczy i wrócę tutaj. Nie. Jeśli chcesz, zwiąż się z Cuthbertem, ale póki nie będziesz go pewna, nikomu ani słowa. Do tej pory byłaś szanowaną wdową. Ten mariachi upił cię, by cię wykorzystać. Wykorzystać? To mój dom. Jest ubogi, ale należy do ciebie. Najważniejsze, że poznam twoją rodzinę. To moja dziewczyna Patty. Hola, señor. Mucho gusto. Miło mi. Twoi rodzice wiedzą, że spotykasz się z moim synem? Nie ma ich tutaj. Mieszkam z dziadkiem, właścicielem warsztatu. Tego, w którym pracuje mój syn? On się zgadza? No, señor. O niczym nie wie. I nie może się dowiedzieć, bo mnie zabije. Don Porfirio jest specyficzny, w przeciwieństwie do was. Nie pozwolę się wam spotykać po kryjomu. Albo porozmawiacie z Don Porfiriem, albo nic z tego. Widziałaś, jak Mariano całował mnie na siłę? Przykro mi. Nie przejmuj się. Rozmawiałam z nim. Powiedziałam, że możesz mieć problemy z Arturo. Nie odpuści, póki nie zostawi Arturo. Twoja suknia na komunię Pablita jest gotowa. Musisz tylko przymierzyć. Wykąpię się, a potem zaniosę podwieczorek do przychodni. Zwróciłaś uwagę, jak mój ojciec patrzył na twoją chrzestną podczas otwarcia lecznicy? Nigdy nie patrzył tak na żadną kobietę. Praca wypełniała całe jego życie. Chciałabym, żeby znów się zakochał. Chrzestna powinna mieć mężczyznę, który na nią zasługuje. Con lo mismo.
Ya no puedo, Rubén. Uważam, że to zdjęcie nie istnieje. To tylko pretekst, żeby nie wziąć rozwodu. Widziałaś pismo rozwodowe. Co z tego? Jeśli nie pójdziesz ze mną na komunię, zapomnij o mnie. Dopiero przyszliśmy. Dokąd się wybierasz? Nie kłamie. Widzę, że nie mogę na ciebie liczyć. Zdenerwowałem się. Od lat czekam na ciebie. Dłużej nie wytrzymam. Jeśli nie pójdziesz ze mną na komunię brata, poszukam kogoś innego. Pójdziesz tylko ze mną. Zapisałem ci uwagi w sprawie interesów twojego znajomego. Dziękuję. Umówiłem się z tobą, ponieważ jestem zainteresowany spółką w projekcie w Cancun. Świetnie, to dochodowy interes. Widzę. Ponieważ twoja córka i Teresa pogodziły się, możemy zostać wspólnikami. Zawsze potrafiłeś oddzielić interesy od spraw osobistych. Wyślę ci propozycję kontraktu. Ale jak na początek trzeba wyłożyć sporo pieniędzy, mógłbym zaproponować połowę. Zgadzasz się? Zrobiłeś coś, czego nie robi się damie. Wykorzystałeś mnie. Jesteśmy dorośli, nie ma w tym nic złego. Byłoby źle, gdybym ja był żonaty albo ty. Nie, powinienem powiedzieć pani. Czy szanowna pani mnie zrozumiała? Mów jak chcesz. Wszystko było dobrze. Miałeś możliwości. Ostrzegałam cię. Mówiłam, przekonaj mnie, bo jeśli mnie tkniesz. Ale nie. Musiałeś mnie wykorzystać. Straciłeś mnie na zawsze. Zostań sobie tutaj, ja zamieszkam z Teresą. Widzisz? Zmieniasz się. Przypominasz Teresę. Mariano, vamos a revisar los datos para el acta. Przejrzymy dokumenty? Con permiso. ¿Y tu novio? Kiedy przyjdzie twój chłopak? Ruben to zajęty człowiek, nie zaczynaj. Mira, ahí está su novio. To on. Mira, su novio Esperanza. Mi amor. Qué bueno que llegaste. Dobrze, że przyszedłeś. Felicidades, Pablo. Wszystkiego najlepszego. Ale duży. Czor wyścigowy. Nareszcie przyszły. Wersja polska TVN. Tekst Agnieszka Figlewicz, czytał Paweł Straszewski.